Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym malutkim programie chciałem opowiedzieć kilka słów o chemii, którą są malowane wasze jeansy i którą malują koszule, koszulki, i jak również trochę słów o perfumach. A więc może zacznę od pewnego programu, który niedawno widziałem w hiszpańskiej telewizji na temat właśnie produkcji jeansów, które są eksportowane z Chin. Wielokrotnie te jeansy są malowane produktami toksycznymi, które, drodzy kochani, jeżeli nosicie takie jeansy, oddziaływują na wasze zdrowie, na wasze samopoczucie. Dodam, że podczas wysokich temperatur, podczas upałów, te substancje przenikają z potem do waszego ciała, do waszych nóg, jeżeli macie na przykład kurtkę jeansową, to przenikają do waszych płuc, powodując problemy z oddychaniem, powodując problemy generalnie ze samopoczuciem. Te farby, no niestety, przynajmniej z tych jeansów, które widziałem, które są robione w Chinach, naprawdę są to substancje toksyczne, przenikają do waszego ciała, powodując złe samopoczucie u ludzi, u kobiet, u mężczyzn, u dzieci, jeżeli takie jeansy na sobie posiadają. Chciałem też powiedzieć kilka słów na temat perfumów, takich znanych marek jak Hugo Boss i inne znanych takich marek, które po prostu oddziaływują na nasz umysł, oddziaływują na nasz mózg i mają jakby takie oddziaływanie, że myślimy w taki, a nie inny sposób o płci przeciwnej. Mamy jakieś myśli połączone z pasjami na temat płci przeciwnej, ponieważ te perfumy tak naprawdę powodują alteracje, jakby zaburzenia naszego systemu nerwowego. Dodam też, że są perfumy, które są rozpylane w supermarketach, drażnią system nerwowy, żeby ludzie po prostu kupowali więcej produktów w danym sklepie. Też istnieją takie perfumy. I po prostu musimy uważać, jakie perfumy kupujemy, jakie jeansy kupujemy, jakiego pochodzenia. Najlepiej, jeżeli, drodzy kochani, macie właściwości radiestezyjne, posługujecie się wahadłem, posługujecie się różdżką, możecie sobie wybadać, jaką wibrację dają dane jeansy, czy dana kurtka jeansowa, możecie sobie wybadać, czy mają substancje, są toksyczne, czy są te jeansy rzeczywiście są dobre dla was, czy te perfumy są naprawdę dobre dla waszego samopoczucia. Także zachęcam was do nauki radiestezji, posługiwania się różdżką, posługiwania się wahadełkiem, by móc wybadać sobie jeansy, by móc wybadać sobie perfumy, by móc wybadać sobie żywność, którą spożywacie, żeby nikt was, drodzy kochani, nie oszukał, żebyście się czuli dobrze, zdrowo i w harmonii. Na linku pod YouTube'em znajdziecie odnośnik do naszej aukcji, do naszych odpromienników mineralnych Energy Aaron. Także serdecznie pozdrawiam tutaj właśnie z Teneryfy, z Los Gigantes i do widzenia.